Każdy z nas chyba w życiu miał taki moment, kiedy czuł się naprawdę beznadziejnie. I kiedy mówię beznadziejnie, mam na myśli taki moment w życiu, kiedy wydaje się, że wszystko już jest stracone. Czy to chodzi o sytuację twoją życiową, pracę, studia, relacje. Jakakolwiek to by nie była sytuacja, każdy z nas mógł kiedyś czuć naprawdę, że wszystko stracone. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem tekst piosenki Rihanny We Found Love in a Hopeless Place, pomyślałem sobie, że to jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Że takie rozumienie miłości, takie rozumienie nadziei jest całkowicie z nim sprzeczne. Ale potem zacząłem się zastanawiać głębiej nad tym, czy na pewno doświadczenie miłości zawsze jest pozytywne? Czy doświadczamy miłości tylko wtedy, kiedy jest dobrze? Czy możemy doświadczyć miłości też wtedy, kiedy jest beznadziejnie? Kiedy naprawdę wydaje się, że już nic się nie zmieni? Czy miejsca beznadziei mogą być w naszym życiu miejscami objawiania się miłości? To było chyba jakoś w okolicy Bożego Narodzenia, kiedy zastanawiałem się nad sytuacją Józefa i Maryi, kiedy przyszło im przywitać Jezusa w stajni, kiedy musieli zmagać się ze wszystkimi trudnościami, z brakiem miejsca, z tą sytuacją. Wydawało się, że to jest po ludzku beznadziejna sytuacja. I właśnie w takim momencie przychodzi Jezus na świat. Staje się jednym z nas. W beznadziejnej sytuacji. A potem pomyślałem sobie o krzyżu Jezusa. O tym, że w tym momencie Jego misja wydaje być się całkowicie przegraną. A jednocześnie są to centralne wydarzenia do naszej wiary. Świętujemy przede wszystkim Jego narodzenie, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Sytuacje, kiedy wydaje się, że wszystko jest beznadziejne. Są sytuacjami, kiedy my odnajdujemy największą nadzieję. Kiedy spotykamy miłość. Właśnie w tych sytuacjach. Stajnia i krzyż. Jest takie powiedzenie w języku polskim, jak trwoga do Boga. I często myślimy o tym w sposób pogardliwy. Nie traktujemy tego poważnie. Mówimy, że to jest gorszy sposób przeżywania naszej wiary. Jednak mimo wszystko, kiedy doświadczamy jakichś trudów i walki, gdzie mamy pójść, jak nie do Boga? Gdzie mamy szukać nadziei? Wydaje mi się, że nasze doświadczenie, to wszystko, co przeżywamy, co jest bolesne i trudne, nie jest wyłączone z sposobu, w jaki Bóg działa. Nie jest wyłączone z Bożej opatrzności, że Bóg nagle nie zamyka oczu, ale wręcz przeciwnie, jest właśnie wtedy szczególnie blisko nas. Święty Ignacy mówi, że doświadczenie duchowego strapienia, czyli kiedy nie czujemy Bożej obecności, jest momentem, kiedy Bóg jest szczególnie blisko.
chociaż może go nie czuć. A święty Jan od Krzyża mówi, że czasami w takich momentach nie czuć go, czy jest to tak trudne dla nas, ponieważ jest aż tak blisko. Aż tak blisko, że go nie widać. Kiedyś ksiądz Józef Tischner powiedział, że od czasów zmartwychwstania żaden optymizm dla chrześcijan nie jest przesadzony. Możemy znaleźć miłość, możemy znaleźć Boga w miejscach i sytuacjach, których zupełnie się tego nie spodziewamy. Nie ma chwili w naszym życiu, która byłaby pozbawiona Jego obecności i działania. Możemy znaleźć miłość w miejscu beznadziejnym. To daje nam wiara. To daje nam Jezus, który rodzi się w stajni i umiera na krzyżu. W miejscach beznadziejnych przychodzi do nas.